Szalomka, no co tam? Co tam u was słychać? Spokojnie coś w tej Polsce, co? zaspokoj. Porozmawiamy sobie o Stanach Zjednoczonych. Witam was ze środka miejskiej dżungli, z Polski. Stuk, stuk, stuk. Fiłowanie śmieci. Niestety nie mogę zamknąć, bo jakoś duszno jest. Czerwiec w końcu. Miałem to nagrywać w nocy, i wtedy by było ciszej, ale tak mi o, bzz, tak mi się w głowie się kręciło się dla mnie. Pozwólcie, że ja na początek przeczytam taki krótki disclaimer. To też nam czarny ekran, to będzie tak jak na miniaturce. Chciałbym zaznaczyć, że ja wyznaję zasadę miłości do ludzi i nie mam w sercu pogardy, uprzedzeń ani nienawiści do innych ras. W każdym człowieku widzę życie, uczucia, samoświadomość i to są dla mnie wartości bezcenne. Poza takimi, to tak piłują, to takich nie lubię, nie no, żartuję. Więc proszę nie oskarżać mnie o rasizm, bez względu na to, jak radykalne poglądy czy teorie spiskowe tutaj zaprezentuję, to ja to będę musiał zamknąć i się udusić. Nie, no dobra, zamknę to chyba. W chwilę się spróbuję udusić. W ogóle chciałem pokazać, że dzisiaj to ja, Michał Schumacher, sponsorowany przez Marlboro. Tego Wam nie będę pokazywał w wersji wideo, tylko zobaczymy sobie na stopklatkach, bo wiecie, jak te amerykańskie telewizje lubią yy, robić klejmy różne takie. Samochody płonące, zamieszki. Yy, mi te obrazy przypominają wizualnie to, co się działo w krajach najeżdżanych przez Stany Zjednoczone i gdzie była wprowadzana demokracja. Pierwsze moje skojarzenie takie z teoriami spiskowymi, bo dzisiaj w końcu odcinek teorii spiskowych w starym stylu, taki długi, powolny, dużo oglądania, dużo komentowania, dużo odwołań do różnych teorii spiskowych. To mi to przypomina właśnie wszystkie operacje False Flag tworzone przez CIA we współpracy z wojskiem. Które to wojsko najeżdżało jakiś teren, żeby tam niby tłumić zamieszki i złych ludzi, a tak naprawdę to, to było wszystko oddalnie. Tak jakby taką inżynierią społeczną, sterowane przez CIA. Nie wiem, czy, czy ten film jeszcze jest na YouTubie, ale długi czas był z konferencji prasowej bodajże, gdzie Hillary Clinton była chyba sekretarzem stanu wtedy i ona mówi, Dokładnie te słowa, że my uf ufundowaliśmy ISIS, nie ISIS, e przez to, że wspierali rebeliantów, którzy byli przeciwni temu, czemu były przeciwne Stany Zjednoczone, czyli wyznawali taką zasadę w tej swojej kolonialnej, e kolonializmie ekonomicznym współczesnym imperialistycznym takim podejściu, no to przez to traktowali to także wrogowie naszych wrogów to są, to są nasi przyjaciele, no i gdzieś sobie wspierali takich rebeliantów, dawali im broń, a później Stany Zjednoczone opuszczały ten teren, wojsko ich opuszczało ten teren, a tam ci rebelianci rośli w siłę i tworzyli sobie jakieś różne organizacje terrorystyczne. Już czy to było zaplanowane przez CIA, czy to był po prostu taki wirus, który się wymknął później spod kontroli, to nie wiadomo. Aczkolwiek tutaj takie mam skojarzenia. Wiadomo, że oczywiście reakcje są yy, jakby to powiedzieć zrozumiałe przez to, co yy, jak, jak wygląda cała sprawa w Stanach Zjednoczonych. Natomiast to już się teraz przerodziło. Myślę, że dotarły do was te informacje. Jak ktoś żyje pod kamieniem, tak jak ja, to ja się dowiedziałem dopiero przed wczoraj z Instagrama, To, yy, to wam powiem, że właśnie przerodziło się to w. Lutowanie, robienie lootboxów ze sklepów za darmo, czyli po prostu w kradzież, w rabunki. Ale są też oczywiście protesty pokojowe, ludzie pokazują różne statementy, które tutaj mają, jak to się po polsku mówi, bo ja tak zawsze statement mówię. No zdanie takie co mają to pokazują, tak samo też tutaj, to jest 2 godziny 24 minut nagranie z tego jak oni tutaj siedzą, słup przemowy i tak dalej. No ruch jest y, tworzony przez tak wiele osób, że jest y, różny po prostu. E, przez Instagram się dowiedziałem o tej sprawie, no bo... No bo co, my nie mieszkamy w Stanach, głównie mam odbiorców z Warszawy, Krakowa, Poznania, pozdrawiam Poznań, Warszawę, Kraków, jak się bawicie. I no jesteśmy tak trochę odcięci, jedyne, jedyne to, co nie wiem, jak macie znajomych, którzy mieszkają w Stanach, wam mogą powiedzieć, albo jak, jak oglądamy jakieś media, no to przez te media się możemy dowiadywać. Na początek taka wokalistka Kuku... Ku. Nie wiem, jak to się czyta, w sumie Kuku, Klo, chyba, wrzuciła taki, taką serię obrazków. Tutaj właśnie policja wjechała w protestujących, no, a tam też protestujący zabijali policjantów. Tutaj jest, żeby wspierać to Black Lives Matter. Z tego co wiem, to na przykład w Rosji Putin w ogóle zbanował to jako organizacja terrorystyczna. I tutaj jest taka piramidka tego. Wyższość białych, taka wiecie, to yy, ten biały rasizm, powiedzmy. Jest to przedstawione w formie takiej piramidy. I na górze mamy na te najbardziej złe i, i społecznie nieakceptowalne: mamy y, jakiś tam hate crime, blackface. Właśnie mamy N-word, mamy swastyki, żarty rasistowskie, neonazistów. Myślę, że neonaziści to na górze powinni być, ale dobra. Calling the police on black people, czyli to już jest. Nie można, y, nie można na czarnych wzywać policji, bo to już jest rasizm. Nawet jak coś robią złego, to oni mają do tego prawo po prostu. To jest wszystko, mi się wydaje, ulokowane w Stanach. Te, 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 te rzeczy, one się odnoszą do Stanów. No bo, na przykład, nie wini mnie, ja nigdy nie miałem e, niewolników. Jak e, Mariusz max Kronko chyba kiedyś mówił, że Słowianie to się wzięło od slaves że, że byli, byliśmy też niewolnikami. I z drugiej strony, właśnie takie rzeczy jak to, to dzielenie podobnej historii, takiego wyzysku, tylko że, no co, jeśli biali są systematycznie, na przykład, tak jak w przypadku Polski, przez 200 lat wyzyskiwani przez innych białych, to oni przeżywają inne negatywne uczucia niż czarni, którzy są też wyzyskiwani przez białych. Ja myślę, że w niektórych przypadkach taki argument ma sens, no bo jest wiele krajów, gdzie mieszkają tylko biali ludzie, a te kraje też były przez długi czas prześladowane, najeżdżane, wykorzystywane i te cierpienia może nie były takie same, ale tylko że. Jakby z różnych stron przeżywane, ale w pewnym sensie podobne. Make America great again. Ja to nawet nie wiem, co to znaczy to jest po prostu taki slogan, to nie ma żadnego znaczenia. No jest to, co chciałem pokazać, po prostu, że tu jest dużo różnych rzeczy. Teraz tematów poruszanych, które według tych ludzi należy zmienić. W odniesieniu, właśnie do tego, mam taki tekst, który był też na Instagramie, ale już nie udało mi się tego znaleźć. Że nie musisz być, nie możesz być tylko nierasistą. Ja to tutaj takie tłumaczenie na, na, na polski trochę w, w słowo w słowo, ale no tego się nie da przetłumaczyć raczej tak, żeby to miało ten, ten, to samo znaczenie, więc. Już zostawmy takie to tłumaczenie. Nie możesz być nierasistą, musisz być antyrasistą w dzisiejszych czasach. To ja bym nawet poszedł tym wszystkim o krok dalej, że powinniśmy starać się stworzyć takie społeczeństwo, w którym kolejne pokolenia w ogóle zapomną, co to jest rasizm i nie będą w ogóle myślały tymi kategoriami. Nie wiem, czy pamiętacie jakiś czas temu HM zrobił z... Nie wiem, czy ja już o tym w ogóle nie mówiłem kiedyś, mam takie drzewi dziwne, ale że HM HIM, nie wiem, jak tam lubicie to mówić, ta marka co robi takie ciuchy sieci. Zrobiła koszulkę Coolest Monkey in the Jungle, i na reklamie tę koszulkę miało małe czarne dziecko. Tak, małe czy nastolatek, nie pamiętam. Nie, no raczej takie, takie pomiędzy tam jakoś porządek podstawówki, nie? No i ludzie się przyczepili o to, że to jest rasizm. Ja tak właśnie yy, o tym myślałem później, mi się, mi się to tak obijało jakoś w głowie cały czas i w końcu doszedłem do tego wniosku, że tak naprawdę to, jeśli by się chciało pociągnąć ten argument rasizmu do końca, to rasistami są ci, którzy to w ogóle zauważyli, to zestawienie i skojarzyli, że czarny i małpa, bo jeśli nie bylibyśmy rasistami, to nie powinniśmy w ogóle nawet tego zauważyć, czyli powinniśmy już być za tym, że krytykujemy coś takiego, tylko y, ludzie. Ja myślę, że też tak mogło być, że ludzie, którzy tworzyli tę kampanię marketingową, w ogóle nie są rasistami i po prostu nawet nie skojarzyli, że y, małpa i czarny to jest dalej jakieś y, rasistowskie. Połączenie, że to, jest, że to jest dalej jakieś rasistowskie połączenie, że już tak jakby tak zupełnie wyszli z takich y, poglądów, że aż o tym zapomnieli. Że nie, nie, nie mają tego nawet na, na gdzieś tam z tyłu świadomości. Ciężko to jest trochę wytłumaczyć, ale jeśli ktoś nie jest rasistą, to nie jest nim tak bardzo, że nawet nie myśli takimi kategoriami, nawet nie powinien tego skojarzyć, tej różnicy, nie? Że, że białe dziecko, czarne dziecko, każde dziecko może mieć taką koszulkę kulesmanki in the jungle. I wtedy była lekka afera z tym związana, ja sobie tak myślałem, że właśnie, kurde, w sumie to rasistami są ci, co robią tę aferę, bo czemu, czemu niby czarne dziecko nie może mieć koszulki kulesmanki in the jungle, bo co? Bo, bo ma żyć dalej tymi rasistowskimi przeświadczeniami, którymi E, żyli ich, jego rodzice, tego dziecka, to jest to, to właśnie ta zmiana, myślę, że, że, że mogłaby uleczyć e, jeśli byśmy prowokowali coś takiego, żeby kolejne pokolenia zapomniały w ogóle o tym konflikcie. Achus dodał taki rysunek, co zrobił, że Trump siedzi na tym na broni i y, sypie pieniądze świniom, policjantom i morduje ludzi. To jest y, y, znaczy, podoba mi się rysunek, ale opis mnie trochę rozśpieszył, bo jest w znaczy, dla tych, którzy dalej nie rozumieją, postanowiłem narysować prosty obrazek. Ja was rasistów, co to jewać rasistów, co mi się skojarzyło z y, tym y, sprzątło, jak mówił, że się i widzi. Ja tak jak rozumiem, to nie chodzi tylko o to tutaj, że. Znaczy moja interpretacja, nie? Bo to już powiedzmy, że interpretacja sztuki nie chodzi tylko o to, że fundowanie policji zabija tych czarnych na miejscu, ale też całe, właśnie, ten imperialistyczny, to imperialistyczne podejście Stanów do globalnej ekonomii. W, wjeżdżanie po prostu wszędzie z wojskiem, mordowanie ludzi, jeśli trzeba, żeby zabrać ropę, żeby wprowadzić swój ustrój, żeby wprowadzić Bank Światowy. To jest wszystko takie, właśnie, narzucające na siłę. Pompuje się dużo pieniędzy w, w wojsko, bo tam, wydaje mi się, że Kiedyś już było o tym w jakimś odcinku, że w Stanach yy, opowiadałem, że w Stanach, największym, największy udział w lobbingu mają tak naprawdę te koncerny wojskowe, takie, które robią broń i tak dalej, bo one, tam są największe pieniądze po prostu. To jest naj, naj, najdroższe, wiecie, takie maszyny, jak mamy samochody, nie wiem, jakieś traktory, jakieś łodzie, a tam te yy, samoloty i, 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 i właśnie jeszcze jakieś większe łodzie wojskowe i różne takie Maszyny to są myślę najdroższe w ogóle na świecie, z najdroższe rzeczy na świecie, jakie robimy, tak mi się wydaje. Może jeszcze jakieś tak y, kosmiczne rakiety są droższe, ale stawiałbym, że najdroższe to jest, to jest właśnie wojsko. No i tutaj y, dobra satyra całkiem podoba mi się. Tak, Black Owned Business Bellow, i tutaj Winnie Harlow to jest taka modelka, która y, jest czarna, ale ma takie białe plamy na ciele, to się jakoś nazywa, ale nie pamiętam Sory. Ale followuję, bo to jest ciekawe. Ciekawa, jako osoba, jako modelka, to też dodatkowo właśnie przez te różnice w skórze. Synhyzer się włączył też. Ich sprzęt kupują czarni producenci, muzycy i tak dalej. Właśnie oglądałem, jak mój znajomy z takiej organizacji BAS, która robi, głównie się zajmuje promocją sztuki, jak rozumiem, kolektyw. Ale też dużo w muzyce siedzą. To mówił, udostępniał tam jakiś fragment rozmowy ze znajomym, że my, my znaczy oni, że, źle, że inni się nie włączają. Oni się włączają jako, że tworząc muzykę, korzystają z gatunków tworzonych wcześniej przez czarnych, i że to jest pewne formy, pewna forma wykorzystania ich wcześniejszej pracy, no ale to ja sobie tak właśnie bogopytałem pytałem o co chodzi, właśnie mu później napisałem, ja że ja to w ogóle się już nie interesuję z, z tym co się dzieje w Stanach, tylko na przykład bardziej nie inspiruje, a, a bardziej mnie inspiruje Afryka i w ogóle właśnie uważam, że Afryka to jest przyszłość. Chiny dużo inwestują, jest to technologicznie i, i w ogóle kulturowo może być świetne miejsce, natomiast Stany to jest takie miejsce degeneracji. Detroit, skąd mamy y, można powiedzieć dużą część no trochę z Niemiec, trochę z Detroit, trochę tam wiadomo wszyscy się włączali, ale to były takie duże ośrodki, to Detroit w ogóle zbankrutowało, nie? I to jest właśnie, to jest taka nie wiem, ba bankru bankructwo kulturowe, bym powiedział, to co się dzieje w Stanach i w ogóle ja to mam takie podejście, że ten kraj należałoby zniszczyć, zreorganizować, nie wiem, jakieś rozbiory im zrobić i ktoś inny się powinien tym zająć. Aleksander McQueen, on już nie żyje, ale cały czas to, to ten dom mody istnieje, oni napisali We support, we, we donate, We commit, i tutaj chyba, że wspierają jakieś organizacje, tak. To z Instagrama, no i dużo było tego Blackout Tuesday, także do mnie dotarły te informacje. W kwestii teorii spiskowych i spisku, to mi się to kojarzy najbardziej z tych wszystkich teorii, które poznałem, z taką teorią o tym, że państwo w będzie chciało wprowadzić stan wojenny w Stanach. Mm, I mają takie bazy przygotowane, w których tam ludzi pozamykają i to się łączy z taką teorią spiskową o podziemnych bazach militarnych w Stanach i że te bazy są ogromne, są takie szkice rysunkowe tego, że są kolejne warstwy, że to w ogóle w najniższych warstwach to kosmici mieszkają. Bardzo rozbudowana teoria spiskowa. Wiadomo, no, ka każda kolejna warstwa dobudowana do niej jest mniej prawdopodobna, ale ta podstawowa warstwa, właśnie o tym podziemnym państwie w cudzysłowie, stworzonym w Stanach, i podobno to e, jest połączone tunelami też z innymi e, kontynentami, że cały świat jest połączony w jakiś sposób, jakąś podziemną. Nie wiem czy koleją, czy coś, czy, czy, czy już może tymi tubami próżniowymi, nie wiem może to mają rozwinięte, to nawet w Polsce te tuby próżniowe były testowane. Tak, podobno tam są właśnie bardzo duże te, te miasta, są, są jest wiele pięter. Yy... I połączone jest to podziemnymi drogami, także oni też mogą wojsko. Wojsko może przewozić jakiś czołg, jakieś różne rzeczy tam pod ziemią, także ludzie w ogóle tego nie będą widzieć. Szukałem, bo było dużo filmów kiedyś o tym na YouTubie, ale widzę, że to albo kasują, albo nie wiem, może jej namierza, to następny będę ja. Jeden, z mi się udało znaleźć, to taki trochę memiczny może yy, kanał, bo tu widzę, że ma tego pep, Pepe Clowna. Ale tutaj jest taki spis, bym powiedział, trochę memów, trochę jakichś wpisów z historiami spiskowymi i, i o, przejrzałem to całe, tak przejrzałem na szybko i wybierałem takie rzeczy, które nie są kompletnie głupie. E, tutaj widać zdjęcie tej, tego, co rzekomo ma być to bazą. Tam właśnie są podobno porobione nie tyle takie, takie wąskie dróżki, co wręcz autostrady. E, okay zaraz się, mi się fotel rozleci. F autostrady to jest wysokie na chyba kilkanaście, nawet do kilkudziesięciu metrów. Takie teorie słyszałem, że tam takie wielkie samochody mogą wjeżdżać, transportowe. Tak, to tutaj ktoś o tym pisze, że te podziemne y, facilities to nie wiem jak to się tłumaczy na polski no ale te, to są takie podziemne miasta i y, że mają warstwy. Jest jakaś taka teoria spiskowa krążąca wokół tych wszystkich, y, pośród tych wszystkich szurów, że tam w tych miastach, te, tak naprawdę, sam tych miast wyszedł ten, Sami wiecie, kto Lord Voldemort? Bo oni tam jedzą ludzkie zwłoki, teraz, jak, jak właśnie były te że z tymi respiratorami, że to kwestia tego Lorda Voldemorta, to ci ludzie pisali, że jakieś 5 milionów dzieci zostało uwolnionych z tych podziemi, że one, nigdy, niektóre nigdy nie widziały światła dziennego i że to one tych respiratorów potrzebują. No jakieś takie, nie wiem, ale to naprawdę bardzo dużo osób powtarza te teorie. No ale co, jak ludzie, ludzie, co udzielają wywiadów głosowych i twierdzą, że to jest prawda, nie wiem, może jakiś porczan to zorganizował czy coś. W sensie, że może trolling, a jak nie, no to to, to ciekawe. O, tutaj mamy szkic tego, że na górze mamy ochronę i, i komunikację z, z, z zewnętrzem, ze <gry> później mamy domy dla ludzi, w sensie mieszkania, laboratoria i później Mind Control Experiments, czyli od MK Ultra, pamiętacie, robiłem odcinek w Teoriach Spiskowych o Katy Perry i o o kanie to do, do eksperymentów tych z kontrolowaniem umysłu, poniżej domy dla kosmitów, później jeszcze niżej genetyczne eksperymenty i na dole krajogenik, mm, krajogenika, nie wiem co to jest, storage to chyba jakieś może, że się zamrażają i żeby coś, nie wiem, i po środku są windy. I jeszcze jest wejście dla, dla UFO. Także coś takiego. Dalej tutaj jest ciekawe, że to już pewnie widzieliście, że tak jak Umbrella Corporation z tego filmu Resident Evil, to logo tej firmy robiącej research nad tymi wirusami w Wuhan jest podobna i tam to było w Raccoon City i w, y, 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 gdzie zrobili tego, y, tego zombie, a tutaj, y, no i to jest anagram, rakun, to jest anagram tego wyrazu Lord Voldemort. I a propos tych y, podziemnych baz, to właśnie znaczy, to jest taka teoria spiskowa, i w tym filmie później znalazłem, że też jeszcze o tym jest, jest taka teoria spiskowa o adrenochromie, jeśli dobrze to tłumaczę na polski, czyli o takim hormonie, który jest produkowany, to jest chyba pochodna adrenaliny, i to jest hormon, który jest produkowany w ciele osoby, która jest y, torturowana, czy jakoś bardzo się boi, y, to można też chemicznie syntezować i Podobno to to, to ci ludzie bogaci, jacyś miliarderzy, politycy, gwiazdy. I były, było takie zdjęcie, mm, nie, nie, nie mam tego, tego zdjęcia teraz, ale... Czekajcie, może mi się uda znaleźć. Właśnie byli celebryci i z tym adrenochromem, że o, o coś takiego, przypadek objawienia odstawienia adrenochromu. i że mają wszyscy podbite oczy, że tak się to objawia, że się ma takie podkrążone oczy, czy jakieś powylewane... Yy, naczynia krwionośne, nie? i że przez tę epidemię nie zostali odstawieni od tego yy, od tego draga, i musieli, I, i tak to się później objawia, że to jakoś żelazo zatrzymuje w organizmie. Nie wiem, tu widzę, że jakieś globalne info, też yy, jakieś teorie spiskowe o tym są. To chciałem poruszyć przy okazji tych baz, bo rzekomo ci ludzie właśnie mają też wszyscy bogaci jakieś swoje mieszkania w tych bazach podziemnych. Kolejna rzecz, około 15 minuty coś znalazłem, już nawet nie zapisywałem co to jest, bo to te teorie już wszystkie znam na pamięć, szczerze mówiąc. Co jeśli Lord Voldemort tak naprawdę yy, wydostał się i rozprzestrzenił tej podziemnej przestrzeni w tych podziemnych. Yy, yy, sieci komunikacyjnej, nie, pomiędzy tymi podziemnymi miastami. Nie wiem, nie wiem do końca o co tutaj chodzi, tu jest dużo takich wpisów, że ja ich nawet do końca nie rozumiem, jedynie jest o tym, że rezerwy federalne w Stanach, rezer ba bank rezerw federalnych upadł i został jakoś przejęty przez państwo, coś takiego. Nie wydaje mi się, to jest prywatny bank. O, i tutaj mamy ten adrenochrom na jakimś tym, AliExpress, że sprzedają, widzicie, Alibaba.com. Hot selling human adrenochrom. Jeszcze jest human, nie? Czyli nie wiem, syntezowany z ludzi? Pojebane. Ciekawe ile ludzi trzeba wystraszyć, żeby tyle tego adrenochromu zrobić. Eee, no to jest, to jest mega straszna teoria spiskowa. Myślę, że nawet bardziej straszna niż ta z tymi dziećmi więżonymi gdzieś pod ziemią, żeby z nich ten adrenochrom robić. nawet bardziej straszne niż te zamieszki, że to, to że... Ktoś zginie, bo to, po prostu chore. To, 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 to jakieś też, nie rozumiem tego. O i tutaj jest to, że... Wyciągają ich z tuneli. Nie, chyba, że, że te ofiary umrą. Kurde, nie wiem. Mam dzisiaj dzień złego czytania po angielsku. Yy, w każdym razie chodzi o, o to wykorzystywanie tych yy, seksualnych, jakiś na ten adrenochrom, tych dzieci. Yy, yy, yy. Że jest dużo ciał, czyli że, że, że tam też dużo osób jakoś poumierało. Nie wiem, strasznie dziwne. To jest 4 kwietnia 2020 roku. Taki, takie zestawienie tych informacji, że ja aż tak głęboko w tych teorii spiskowych nie siedzę, ale i tak chciałem wam pokazać, bo to jest moim zdaniem dosyć nietypowe. No i takie podsumowanie ode mnie, że dzisiejszy ten stan społeczeństwa w Stanach jest w dużej mierze konsekwencją właśnie tego niewolnictwa i nie ma prostego leku na to, tak jak ludziom się wydaje, że że nie wiem, wesprą jakąś fundację, czy będą protestowali, wiadomo, to troszeczkę zmienia to, to wszystko. Natomiast też narastają napięcia społeczne pomiędzy pewnymi grupami. Nie ma takiego instant leku na to i to się nie zmieni tak szybko. To by trzeba przebudować, mi się wydaje. Całe to państwo, ja nawet nie znam tak dobrze Stanów, ale z tego co, co, co dociera do mnie, mieszkającego w Polsce, no to jest, jest to kraj tak. Agresywny, w ogóle pod wieloma względami, że trzeba by ten kraj przebudować i, i zmienić. Tak, jeszcze dlaczego to może być przez państwo, jakoś przecież przez agencje rządowe wspierane? No bo im chodzi, myślę, o to cały czas, żeby zdemilitaryzować mieszkańców. Natomiast to nie jest dobre rozwiązanie w takim kraju jak Stany, gdzie bardzo często ludzie mieszkają w tak dużej, dużej odległości od najbliższego komisariatu, że muszą sobie po prostu radzić sami. Tu jeszcze o, właśnie to chciałem pokazać. Yy, ownerzy sklepu, w sensie właściciele sklepu, no nie są to yy, white caucasian men, tylko to jest, yy, jest yy, afroamerykanka, jakiś nie wiem, arab albo jakaś mieszanka araba i włocha, może coś takiego, nie wiem, jakiś bliski wskut mi się kojarzy i muszą sobie kupić broń, żeby chronić swojego biznesu, bo na nich też napadną, no i... Co, co, wy, co wy robicie tam w Stanach, że żeby walczyć o prawa czarnych, to czarni będą napadali na sklepy innych czarnych? To będziecie biedniejsi wszyscy tylko przez to, to ni niczego nie zmieni. Więc właśnie ja tak się zastanawiam, czy to nie jest na rękę jakimś y, służbom, czy to nie jest jednak znowu tak, że, że to jest wszystko taki kontrolowany teatrzyk i ludziom się wydaje, że coś osiągają, jakiś większy poziom wolności, a tak naprawdę działają na na korzyść tych, te, tych oprawców swoich, z którymi starają się walczyć. Duży właśnie problem w Stanach, myślę, że zawsze będzie z tym, że ta społeczność w tej społeczności afroamerykańskiej potomkach niewolników jest spore dziedziczenie biedy i to wszystko społecznie jest tak warunkowane, że ci ludzie nie mają za bardzo wyboru pomiędzy tym, że mogą iść kraść albo mogą się być w jakimś gangu albo mogą nic w życiu nie osiągnąć, być biedakami. Nie wiem, bardzo często takie osoby zostają narkomanami, czy wpadają w jakieś inne problemy, bo po prostu życie zupełnie nic im nie oferuje. Ciekawe jest to, bo ja, ja przez długi czas, gdy byłem młodszy, to myślałem, że to, że to jest determinowane raczej genetycznie na przykład zdawalność testów matematycznych, które sprawdzają inteligencję logiczną. I tam w tych testach jest dosyć y, y, jednostajna, znaczy o podobnym spadku drabinka od żółtych przez białych, przez latynosów po czarnych, e, z tym że właśnie jest jeszcze roz, rozgraniczenie takie, że i to, to na podstawie tego jakoś tam się IQ wylicza, nie wiem, jakiś to był jeden rodzaj testu y, na podstawie którego było zrobione to badanie i y, już się do tego też kiedyś odwoływałem w jakimś filmie. Jak, jak zdążę to, w, to wrzucę ten, ten wykres, ale to też czasami ciężko jest dotrzeć do tych informacji drugi raz. Czarnoskórzy w Afryce mieli około 10 punktów niższy wynik niż czarnoskórzy w Stanach, czyli ten yy... To nie może być tylko genetyczne, yy, tylko musi być też uwarunkowane społecznie, skoro ludzie wywodzący się z tego samego kontynentu, po emigracji rośnie im iloraz inteligencji, czyli przez przebywanie na przykład nie wiem, z białymi, więcej z Azjatami, bo w, w Stanach też jest sporo Azjatów, więc przez, przez przebywanie z bardziej inteligentnymi, pod kątem logicznym jednostkami, Rośnie ten iloraz inteligencji, więc to nie może być tak, że to genetyka tylko limituje jakość rasy pod kątem tego, jak, jak mądrzy mogą być w średniej wartości przedstawiciele tej rasy. Czyli aspekt kulturowy, no i właśnie wtedy jest ten aspekt kulturowy, że jest już tak się przyjęło, że w pewnych zawodach będzie się raczej preferowało kogoś białego, no bo ten, czar, ten czarny czy ten latynos przez pochodzenie społeczne będzie traktowany jako głupszy, więc to będzie się zapętlało, że, że biali będą w tych pracach, które dają rozwój intelektualny dają więcej pieniędzy i będą jakby jeszcze bardziej się rozwijali, tamci będą jeszcze bardziej się pogarszali i tego na siłę się zmienić nie da. Tak samo, drugim takim przykładem tej, w pewnym sensie walki rasowej, czy nie wiem jak to określić, jest Republika Południowej Afryki. Tutaj, jeszcze właśnie ostatni link na dzisiaj, chciałem Wam pokazać, bo myślę, że dużo osób tego może nie znać, ale chciałem pokazać, że tutaj do czego prowadzi połączenie tego skolonizowanego kraju z wyzwoleniem, gdzie właśnie biali, którzy wcześniej kolonizowali, teraz dyskutują z tymi skolonizowanymi w Sejmie. To jest w ogóle ciekawa sytuacja, bo oni się kłócą chyba w trzech różnych językach, w Zulu, w jeszcze takim, tym języku Afrikaans i chyba jeszcze, no i na pewno po angielsku. Może najpierw przedstawię ten kontrowersyjny pogląd, bo ostatnio rozmawiałem z jedną osobą z mojego otoczenia właśnie o tym przykładzie RPA. I ta osoba powiedziała, że yy, w, dlatego w Stanach nie ma takiego problemu jak w RPA. Akurat takiego samego jest inny, ale nie ma takiego samego, bo yy, oni wszystkich rdzennych mieszkańców wybili. Tam już nie ma Indian w Sejmie, tylko są sami biali, więc Indianie się z tymi białymi nie kłócą i nie ma konfliktu na tym polu. Natomiast co zrobili, no przywieźli ze sobą czarnych niewolników, więc drugą kulturę wcisnęli na siłę, upakowali do tej swojej. I pomimo tego, że białym się wydaje, że biali dali tę kulturę i te wszystkie możliwości czarnym, to może ci czarni albo ci i ci ym, Indianie, których już nie ma, może oni nigdy tej kultury nie chcieli, tylko chcieli żyć w swojej i może ta biała kultura, pomimo że bardziej rozwinięta, cywilizowana, jakbyśmy sobie jej tam nie gloryfikowali, może ona po prostu nie pasuje. Bo jest na przykład za bardzo właśnie oparta na inteligencji logicznej, a nie na inteligencji społecznej. I tak jak właśnie w inteligencji logicznej górowali będą Azjaci, tak w inteligencji społecznej górowali będą. Yy... Raczej skórzy, chociaż to nie jest, to, to są jakieś wartości średnie, nie wiem, można by to określić, architektury mózgu. I to rzeczywiście ma swe, swoje odzwierciedlenie, jak oglądamy wywiady, to czarni są bardzo często tacy ekstrawertyczni, dużo mówią, mają właśnie rozwiniętą tę inteligencję społeczną, Bia, a z kolei biali, azjaci mają większe tendencje do takiego, do takiej bycia niezręcznymi, zamkniętymi, cichymi i tak dalej, nie? Więc ta inteligencja społeczna jest mniejsza. Znaczy, tak, raz, że oni się wyzywają w trzech różnych językach, druga śmieszna sytuacja jest taka. This I this, but i fragment. Honourable Okay. okay. Um, um, I've had my hand up for quite some time, but in the interjection period there, the Honourable stronger turned again despite your warning twice now to withdraw and sent these racists on my right. Let me, let me just say to you that there's been considered rulings in this house before, and I refer you to Hansard where it was said, and I quote, it is never parliamentary, to call another member a racist regardless of the context." Unquote. Tutaj mamy problem taki, że jedna, że, że czarnoskóry nazwał jego rasistą a w, jeśli dobrze rozumiem w regulaminie parlamentu jest niedopuszczalne nazywanie drugiego posła rasistą i tutaj to ten broni się przed rasizmem, bo tutaj białych jest zdecydowana mniejszość jakbyśmy sobie to, nie wiem czy to jest, będzie łatwo znaleźć, ale jakbyśmy sobie to obejrzeli to, o widzicie Biali są siedzą tylko tam z tyłu, i w tej partii tych białych też jest już kilku czarnych, natomiast tych czerwonych, to ja zakładam, że to jest jakaś partia, nie wiem, komunistyczna albo lewicowa. Yy, są sami czarni, sami właśnie ci tacy te, te etnik. Ten, który biały przed chwilą mówił, on w pewnym momencie mówi, że jeśli, na, jeśli nazywacie innych tam rasistami, to musicie być przygotowani prepared to take your own medicine. Czyli to jest taki związek frazeologiczny, jeśli ja dobrze rozumiem, ale wydaje mi się, że dobrze, że, że znam to właśnie z kiedyś tam bo od razu tak to zrozumiałem, że e, jeśli próbujesz dać komuś lek, to musisz być przygotowany, żeby sam go wziąć, czyli jakby e, jak Kuba Bogu, tak Bóg Kubie, że jeśli, no wiesz, jeśli to, coś komuś mówisz, to żeby nie być hipokrytą, musisz być przygotowany na to, żeby też z tym dealować i ona mówi tutaj w ogóle niezrozumiała i mówi, że że on mówi o jakimś naszym stanie zdrowia i o, o, o medycynie, że my mamy brać jakiś lek i wiecie, no jest Konflikt oparty o to, że dano e, tym ludziom e, demokrację, zmuszono ich do mówienia po angielsku w Sejmie, czyli nawet nie rozumieją angielskiego i kłócą się, im się wydaje, że on powiedział coś rasistowskiego, a im się wydaje dlatego tak, że nie zrozumieli e, po prostu po angielsku, co on powiedział. No i to jest, to już jest w ogóle kuriozalny powód do prowadzenia takiego konfliktu, ale nawet na takim etapie już takie konflikty mogą się wywiązywać. E, no, it's incorrect! Że nie może diagnozować zdrowia ludzi, a on po prostu takiego związku fryzeologicznego. No to jest... to jest komedia i tutaj ludzie, oni się, się już później śmieją. Ludzie mają bekę już po prostu. Na koniec ten co prowadzi. Na koniec się już wszyscy śmieją, po prostu. Tak, no i to, to w sumie tyle chciałem powiedzieć. No, du dużo osób się tak próbuje włączać tych na siłę, takich, co w ogóle y nie żyją w kraju, gdzie jest, y gdzie jest społeczność y czarnoskórych, nie znają ludzi czarnoskórych, a angażują się w to. I przez to, że już w ogóle nie jesteście w kontakcie z tym, jeśli chcecie się angażować, nie jesteście w kontakcie z tym, wspieracie na przykład takie Black Lives Matter, to nie wiecie, czy gdzieś za tym, bo nie macie nawet tego bezpośredniego kontaktu z tym, takiego face-to-face -face gdzieś, nie wiem, u siebie na osiedlu czy, czy w swoim kraju. A dla nas za granicą to może być pokazywane przez media w taki sposób, żebyśmy inaczej to odbierali, żebyśmy my też z zewnątrz wymuszali jakoś. Zmiany społeczne w Stanach, i to może być właśnie organizowane przez, przez jakieś CIA, przez jakieś różne organizacje rządowe, nawet przez wojsko. Może wojsko potrzebuje interwencji, żeby, żeby zrobić zamówienie, bo jakiś tam bogaty biały dziadek chce sprzedać za kilkaset miliardów troszeczkę sprzętu wojskowego, i wojsko musi wjechać w protestujących, bo już do tego niedługo dojdzie, bo już było pokazane w tych. Tych, yy, no, to, co było w telewizji, tam w amerykańskiej było pokazane, że już w niektórych stanach jest wojsko na ulicach, więc może po prostu potrzebują trochę hajsu zarobić, nie? A ludzie zamiast się zastanowić, yy, tak globalnie, nad tym, no to wiadomo, jak widzą protesty, widzą, że został zabity czarny, to od razu wszyscy wspierają, tylko no. Nie wiadomo, kto to wszystko prowadzi. Tutaj klasycznie przypominam o Nward-Passie dla Polaków yy, i o tym, że my, my jesteśmy raczej po stronie czarnych, bo też byśmy byliśmy wykorzystywani i mamy taką mentalność, mentalność polska jest mało taka yy, pańska, że jestem pan na włościach, a bardziej taka właśnie, że przyduszony taki. Marny człowieczek, także nie, nie dawajcie sobie broń Boże wciskać, że my jesteśmy też jakoś odpowiedzialni za to. Nie, nie, nie. To jest problem białych ludzi, stworzony przez białych ludzi, ale w Stanach, a nie, nie, nie przez Polaków. Także mm, też dlatego ja, ja jakoś nie biorę tej winy na siebie. Kończąc mi sposób, właśnie ja uważam, że wszyscy ludzie mają bardzo wiele wartości w sobie i, i powinniśmy się rozwijać i. Życzę wszystkiego dobrego i Wam, i Stanom, żeby poradziły sobie jakoś z tym problemem. No, ale niestety wydaje mi się, że nie ma leku na to. To, to będzie tylko dążyło do jeszcze większej degradacji, co się dzieje w Stanach, do większych podziałów, do większej agresji. Lecę to montować. Mam nadzieję, że się, że się cieszycie, że był dzisiaj dłuższy odcinek. Zapraszam do mojego Instagrama: goldbandazę. Na Spotify można słuchać filmiki. Zapraszam do wspierania kanału ponieważ męczy mnie demonetyzacja i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Szalomka.